3DO. Lordzie Ironfist, porucznik Kaleh i sierżant Piridark meldują się. Mówcie. Gdy zgodnie z rozkazem patrolowaliśmy plażę w Brighton Point, zauważyliśmy, jak na nasz teren wkroczyła duża grupa najeźdźców składająca się z 40 elfów. Gdy nadszedł odpowiedni moment, zaatakowaliśmy. Cóż za odwaga. Wróg ugiął się pod naporem naszych gwałtownych ataków. Obrona kraju była naszą powinnością. Naprawdę? Zabiliśmy co najmniej pół tuzina, zanim zorientowali się, co się dzieje. Reszta uciekała jak świnie przed ubojem. Ruszyliśmy w pogoń i na własne oczy... Co cię tak bawi, panie? Nic. Mówcie dalej. Oczywiście. Jak już mówiłem, ścigaliśmy gobliny, strzelaliśmy im w plecy, ponieważ i tak nie stanęłyby do honorowej walki. To przykre, ale konieczne. Tak, wasza wysokość. Kiedy przy życiu zostały już tylko dwa gobliny, zauważyliśmy potwory wychodzące z morza. Początkowo sądziliśmy, że przybyły pomóc goblinom, ale wkrótce stało się jasne, że ich obecność nie miała nic wspólnego z potyczką na plaży. Schroniliśmy się za skałami. Każdy z nich miał torbę przy pasie, a na szyi nosił dziwny amulet, który wyglądał jak małe, czarne pudełko. Co? Co powiedziałeś? Powtórz to! Mam jeszcze raz powiedzieć, jak osobiście zabiłem dwóch elfów jedną strzałą? Nie, nie. Dalej, po tych bredniach. Opowiedz mi o pudełkach. Były wykonane z gładkiego, czarnego metalu i miały mniej więcej 1,5 cala długości. Nie mogliśmy przyjrzeć się dokładniej. Opis tych pudełek pasuje do pewnej legendy. Co działo się dalej? Ludzie morza zaczęli się sprzeczać, po czym jedna grupa odwróciła się i ruszyła w dół plaży. Pozostali udali się w drugą stronę. Rano zauważyliśmy, że jeden z nich porzucił na plaży swoją skórę. Przepływ zmył ich ślady, więc zdecydowaliśmy się wrócić do bazy i zdać raport. Dziękuję za twój raport, poruczniku Kaleh. Cieszę się, że choć raz mogłem usłyszeć coś interesującego. Awansuję cię na kapitana. Natychmiast zbierz oddział poszukiwawczy i znajdź tych ludzi morza. Jeśli wam się uda, nie stracisz awansu i życia. Aha, Kaleh, jeszcze jedno. Powodzenia. Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony DarkWolf, no i zaczynamy nową serię, co się nazywa Might and Magic 7 for Blood and Honor. Oczywiście gra jest po polsku, tylko że różnicą jest od innych wersji, które istnieją na YouTubie, to jest, że to jest wersja modyfikowana przez Bing Jim Daddy. Oczywiście wiem, że istnieją też inne modyfikacje, tak jak zrobiłem przez Maestro, ale postanowiłem, że tym razem nagrałem po prostu coś innego, żeby po prostu nie kopiować innych YouTuberów. Co mogę powiedzieć na temat tej serii? Oczywiście różnicą jest od oryginału, że po prostu są o wiele więcej zadań. Niestety też jest wersja angielska, dlatego że modyfikacja Big Jim Daddy niestety, jakby to powiedzieć, nie została stradukowana na innych językach, więc po prostu nie istnieje spolszczenie. Oczywiście mam oryginał polski, bardzo stary, kurde, jak moje, pamiętam, że moje rodzeństwo, które kupiło, bo sobie tłukli ją bardzo długo, tak jak z ósemką, którąśmy dawno nagrali. No i teraz po prostu przyszło na moje pokolenie, tak powiedzmy. No ale cóż, wersja jest polska, jak słyszeliście, filmik jest po polsku. Oczywiście angielskie będą questy, tutaj nic o to nie zrobię. Oczywiście w trakcie gry ja to będę mógł wyjaśnić bez żadnego problemu. No i powiedzmy, że dosyć tego pierdoleję, no i zacznijmy. A, jeszcze jedna sprawa. Na YouTubie możecie zobaczyć troszeczkę rozciągnięta wersja, dlatego że ja to nagrywam 640x480, dlatego że po prostu modyfikacje rezolucji niestety popieprzyły mi wersję, niestety, nawet no, z patchem Mocha.
Bo dlatego, że po prostu kiedy wklejałem nawet na Full High Definition jako 1920 na 1080, no były problemy, tylko tak wam powiem. No ale dobra, dosyć tego pierdolenia, przechodzimy do New. Jak widzicie tutaj też są zmodyfikowane niestety wersje angielskie, to się nie martwcie. Ja tutaj wam to wszystko wyjaśnię. Powiem prost, ja już przechodziłem tą grę, nie wiem, chyba setki razy, bo powiem wam, ja serię Might and Magic przez John Van Kannegen po prostu uwielbiam. No i coś musimy zrobić drużynę. Widzicie, dźwięki są polskie, więc tutaj nie ma różnicy, ale chcę zrobić małą różnicę. Właśnie wam o co chodzi. Ja przechodziłem tą grę solo jako na rycerzu, przechodziłem z full grupą, ale niestety modyfikacji na solo obawiam się, że tak łatwo nie da się przejść, więc dlatego zrobimy sobie półstandardową drużynę. Aha, zapomniałem powiedzieć, jakie są klasy, jak widzicie. Knight, Paladin, Ranger, Cleric, Druid, Sorcerer, Monk, Archer i Złodziej. I oczywiście zawsze normalnie, dlatego że tutaj nie jest tak jak w Might & Magic 8, co możemy sobie po prostu modyfikować drużynę ile nam się kurde chce. W 9 tak samo nie można było modyfikować, więc po prostu sobie zrobimy coś... No, normalnego, tak nazwijmy. Okej, okay, w tym odcinku, w tej serii, ja wiem o tym, że każdy by wziął pewnie na Knife'a albo Paladyna. Ja chcę troszeczkę to podmienić. Oczywiście Sorcerer tutaj nigdy się nie zmieni. Ale ja sobie tutaj podmienię. Nasze lubiłem kobiety. Zrobimy elfkę. Niestety Thief będzie mi potrzebny. Oczywiście jest sposób, żeby uniknąć, ale to dopiero w takim późnej części gry, że mi się to nie opłaca, bo są takie specjalne buty, co dają nam na tyle powiększenie, rozbrajanie, że po prostu nam te, jak się nazywa, wybuchy nie wybuchają. Ale dlatego, że ja chcę grać troszeczkę w inny sposób, zrobimy faceta. Zrobimy cię normalnie Thief'a i zostawił nam człowiek. Ja zawsze brałem... Weźmiemy jego. Tylko pytanie jest, brzmi tylko jedno. Jaka klasa? Oczywiście, powiem wam wprost, brałem zawsze Knife'a, nie ma sensu. Paladyna też często grałem i po prostu aż mi wychodzi mi bokiem, tak nazwijmy. Rangerem też grałem, tak jak Archerem. Ale może Monka byśmy zaryzykowali? Monk, powiem, jest ciekawy, gdyż nie może ubierać żadnych tych. Ale powiem wam wprost, że bym bardziej potrzebował kogoś na magię. Czy mi się to tak prawdziwie opłaca? A może byśmy zrobili dwóch kleryków? Nie, wiecie co, zrobimy sobie druida tym razem. Powiem wprost, że druida od bardzo dawna nie tłukłem. Więc możemy się po prostu troszeczkę nim bawić. Oka jest różnica. Druid może się nauczyć każdej zaklęci oprócz magii światła i magii ciemności. Ale niestety w modyfikacji powiem wprost, że tutaj nie ma różnicy. Sami potem dowiecie się, dlaczego wezmę druidka. Teoretycznie mógłbym wszystkich wziąć na druida. Wiecie? Ale... Nie, pobawimy się troszeczkę w ciekawy sposób. Okej, okay, no to zaczynamy ich wzmacniać. Mamy 50 punktów. Jak zawsze, kurde, były w tych ciekawych grach, tego dodamy na siłę, endurance. Tobie dam na osobowość, bo ty potrzebujesz do punktów. Tutaj możecie sobie przeczytać opcje, jak widzicie, tutaj każde co potrzebuję. Tutaj sobie poczytajcie. Wiem, że są po angielsku, niestety w polskiej wersji, niestety jak się przemienia pliki, to po prostu tak jest. No, sorry panowie, ale niestety jestem zmuszony. Okej, okay, dodamy ci na intelekt, ale dam ci też życie, bo wiem, że dużo będziesz go potrzebowała. Okej, okay, tobie dam na... druid. Intelekt. Ty nie potrzebujesz, ty potrzebujesz do walki. Dobiłem ci się 11. To jest personality, ale ty potrzebujesz endurance. Bo inaczej mi za łatwo będziesz umierała. Ok, 12 powinno wystarczyć. Nie, 11, nawet wiem, tyle wystarczy. Jeżeli chodzi o ekwipunek, panowie, jest limitowany. Ale nie ma coś jak ciężary, powiem wam to od razu, więc tak jak nie mam, tak jak w Silent Hill, że na przykład w czwórce, że mamy na przykład 8, albo do niektórych, tak jak mieliśmy w Sadoxie, że po prostu maksymalnie możemy czynić na przykład do 240 kilo. Co trochę to wkurwiało, przyznam. No ale chuj. Druidy też potrzebują personality, dodamy. Co by tutaj jeszcze dodać? Tobie po chuj intelekt dam. Tobie nie, tutaj kurwa. Co by najbardziej potrzebowali? A masz.
się trochę pobawię, to dam na, jak to się mówi, na to, co chuj trafi. Okej, ty nie będziesz miał szczęścia. Okej, teraz chodzi o broń. Ja zawsze potrzebowałem łuku. Aha, oni już dostali. Oczywiście ja im zdejmę. Nie chcę, żeby zaczęli z tym. Damy bow. Jeżeli chodzi o tę wolę disarm trap, bo mi jest potrzebne na rozbrajanie pułapek. Ona, masz już body, więc możesz mi pomóc, ale chętnie ci nauczę medytacji i merhunt, bo wiem o tym, że ona będzie mogła mieć na maksa oprócz medytacji, co niestety tylko będzie mógł mieć druid, co mi się bardzo przyda. No i co jeszcze możemy dać? Damy mu też na body, niech mnie kurwa leczy. Okej, disarm trap, tylko będę musiał ich nauczyć bow, łuku, bo to już będzie to bardzo potrzebne. No i sorcerer, no to na sorcerer, co by tutaj ci dać ciekawego? Damy ci na magię powietrza, dlatego że będę potrzebował magiczne oko, to jest taki skill, który pozwala patrzeć nie na mapę. I ten, jeżeli ktoś się tak pyta, bo nikt nie widzi z was, że mam włączonego bandicama, ja mam włączonego Actiona. Jesteśmy na 11 minut, ale niestety powiem wprost, że niestety programy pod niską rezolucją dawały mi problemy, więc musiałem po prostu użyć Actiona. Na szczęście miałem moją starą licencję, co już dawno sobie kupiłem. Więc nie muszę się martwić. Okej, no i co jeszcze myśleć? Alchemia tobie nie, bo będzie potrzebował bardziej druid, ale dam ci identyfikacji potworów. No i zaczynam naszą historię. Słuchajcie, słuchajcie. Rozpoczynają się zawody w poszukiwaniu skarbów na Szmaragdowej Wyspie. Wszyscy uczestnicy otrzymali listę przedmiotów, które mają zostać znalezione. Jak wiecie, zwycięzcy turnieju otrzymają tytuł własności do zamku Harmondale i okolicznej ziemi. Bądźcie ostrożni, Szmaragdowa Wyspa może być niebezpieczna. W ostatniej nocy zniknęło 3 uczestników. Obawiamy się o ich bezpieczeństwo. W czasie trwania turnieju rozglądajcie się za zaginionymi zawodnikami. Jeśli w lesie znajdziecie część ich ekwipunku, wróćcie jak najszybciej do miasta. Ten ślad może uratować im życie. Ostatnio pojawiły się pogłoski o jakimś potworze grasującym na wyspie. Możliwe, że ukrywa się w jednej z jaskiń. Jeśli zauważycie gdzieś nieznaną wam grotę, nie wchodźcie do środka. Wyślijcie kogoś z wiadomością do miasta, a straże rozpoczną poszukiwania. Nie chcemy, by komukolwiek jeszcze stała się krzywda. I jeszcze jedno. Doszły do nas słuchy, że ten potwór może okazać się smokiem. Jeśli go zauważycie, to uciekajcie, ile sił w nogach! No i jak widzicie, czekajcie, muszę stawić ustawienia. Always runs mode. Okej. Okay. Jaka jest różnica między pierwszą oryginalną wersją, a tą, którą my użyjemy? Jak widzicie, już na pierwszy level mieliśmy zawsze, tylko tutaj niestety jest wersją angielską, no szkoda. Ale mamy też tutaj mistrza magii wody. Zauważyliście, że to trochę dziwne? Mistrza na magii wody tutaj? I mówi już na temat Harmondale? No cóż, powiem wam wprost, nie mamy tej kobietki, którą dawała nam na oryginał, którą daje nam na samouczka, bo po prostu postanowili ją zdjąć w wersji tej, a jednak będziemy mieć grę po angielsku, może nawet lepiej. Okej, tutaj mamy nowe zadanie, które jeżeli chcemy wygrać konkurs, który jest znaleźć czerwoną potion, znaleźć muszlę, longbow, taką, no na ziemi będzie taka płytka, mój instrument muzyczny, no i Hilti Head. To dopiero później załatwimy. No i mamy tutaj pierwszą wersję inną. Jak widzicie sobie tam może za was to przeczytam. Greetings adventurers, I'm Big Jim Daddy and I'd like to welcome you to the Might and Magic 7 review for mod. I do hope you enjoyed your experience in the game. If you would like to know about more about this mod, simply select an appropriate topic. If you would be like a bypass this information, select goodbye and you will begin your journey through Arafia. See ya later in the game. Oczywiście tutaj są podpisane. Oczywiście jak chcę wam wyjaśnić, dlatego że będziemy grać jakby pierwszy raz. Tutaj nie martwcie się o to, to będzie o wiele później. Okej. Okay. Development of the mode began in October 2007 as an experiment in reverse engineering the event language of Might and Magic 6, Might and Magic 7 and Might and Magic 8.
This was a massive effort that consumed countless hours of blood, swearing, research, and application programming trials. The Might & Magic 7 review for mod is the result of this experiment and was completely by yours truly a solo effort. This makes me a sole proprietor of the venture, author, designer, programmer, thief, battle, washer and forgo. If you enjoy this mode, kudos to me. If you don't like this mode, well, you're gonna admit that the price was right. Different smoke strokes and all the stuff. Help you exploring Vori, the Coding Wizard. Ta funkcja z Coding Wizard będzie o wiele, wiele ciekawsza. Dopiero będziemy prawie pod koniec wtedy gry to będziemy robić, więc na razie z tym się nie będziemy bawić. No i credits. Tutaj ja już chyba nie będę musiał wam czytać, prawda, tego wszystkiego. To są po prostu podziękowania osobom, którym wszyscy pomogli jako do robienia pierwszej wersji. I tutaj co takiego będą ciekawe nowe miejsca, które nie mamy w tym. Oczywiście będzie The Count Zero, Seeking of the Lost Ones. Tutaj po prostu to wszystko, tutaj po prostu Programming Rings i tak dalej, i tak dalej. I kurierka. Tutaj dowiecie się o wiele później o co chodzi. Friends of the Game. Oczywiście tutaj, jak widzicie, będziemy mieć sześć, tutaj ci, którzy stworzyli tą grę, to się nazywa Pascal the Mad Mage, Lord Godwinson, Zed True Shot, Duke Gimbasto, Sir Vix of Stone City, Baron Gublu. Thanks for all of your assistance, Big Jim Daddy. Oczywiście te imiona będą wam dopiero później potrzebne, więc na razie nie będziemy o nich wspominać, więc po prostu wyjdziemy. Okej, jak widzicie, jak mamy już pierwsze różnicy, nie mieliśmy w oryginalnej części, że mieliśmy tutaj już podkowy. Bo dlatego, że tutaj będziemy, powiem od razu jako mały spoiler, będziemy mogli po prostu stąd wrócić i wyjechać. Okej, The Watchers, tam sobie poczytałeś, to nic nie ma. I jak można po prostu stąd uciec? Mówię na temat teleportów, które będą do Harmonday. Oczywiście to będzie o wiele, wiele później, na razie z tym się nie bawimy. No i zacznijmy nasze początkowe zadania, które są tak. Alisa the Bard. Jak widzicie, tutaj mamy takie informacje, potrzebujemy instrumentu. No i potrzebujemy, które możemy kupić za 500 sztuk złotych. Oczywiście nie mamy pieniędzy na razie. I tutaj mamy jako skille, co będziemy mogli sobie po prostu polepszyć. Jak widzicie, zwiększały nam się troszeczkę rzeczy, powiększyły nam się punkty życia wszystkim, bo dodało nam na endurance prawie plus 30. Tak jak mówiłem, po prostu gra jest kompletnie zmodyfikowana. No, oprócz niektórych rzeczy. Wieśniak. Greetings, how can I help you? Ja po prostu nie mam napisu, to po prostu tak jest napisane. No i teraz druga ciekawa rzecz, co powiedzieli, że to już gracze robili małe oszustwo. Nie mam pojęcia. Chyba sami rozumiecie, że mamy też nowe ikonie broni. Nie mieliśmy tego nigdy. No ale na razie nauczmy ten. Jak widzicie, nawet knife'y zostały zmodyfikowane. Oczywiście kusze to samo. O, armor class, bo to mi się przyda. Niektóre ikony oczywiście nie zmienili. Na pewno się przyda. No na pewno się przyda. No i po prostu podkolorowali bardziej takim efektem, który będzie dopiero potrzebny nam później. No i wchodzimy do mieszkania. Jego wysokość Lord Markham, Duke Zachodnich Landów. Przez zobaczmy ile minut minęło, 18, okej. Okay. No i widzicie, w oryginalnej wersji byśmy mieli tylko ich dwóch, a tutaj mamy jeszcze dwie inne osoby. Blaze, którym pozwoli nam na zrobienie powiększenia naszego levelu na arcymistrza w magii ognia. Powiem od razu, że tutaj są kompresywnie 4, 7, 9 klas kompresywnie do zapamiętania magii, które jest magia ognia, wody, powietrza, ziemi, ducha, umysłu, ciała, magia światła i magia ciemności. To będzie dopiero o wiele, wiele później te dwie końcowe. Sami się dowiecie w trakcie gry, bo kiedy będziemy mieć wybór. Ale to dopiero pójdziemy o wiele więcej, więc nie będę spoilerował. No i mamy zadanie. Musimy znaleźć jakiś Scroll of Wonka. Nigdy nie zrozumiałem, o co chodziło. I po prostu będziemy musieli poszukać. I wtedy po prostu da nam całej tej ekspert magii ognia plus jeszcze skill do 8. No to o wiele później to zrobimy. Okej, tutaj mamy Priesta. Pamiętacie go chyba, ci, którzy grali w oryginalną wersję. To pozwala nam na awans, które po prostu to jest już pierwsze zadanie, które pozwoli, musimy znaleźć mapę piracką, żeby dojechać na wyspę
Chyba Evermoon, jeżeli się nim będzie nazywało. Okej, okay. Ty znaleźliście czegoś, oczywiście jeszcze nie. Reguły tam sobie poczytajcie. Tam już przeczytałem za was. Okej, okay. Zamek ten. Co myślisz na temat szukania? Tego nie było opcji, tak wam powiem chyba. I czym mamy zadanie? Widzicie, że tej opcji wtedy nie było kiedyś? Daje 1000 sztuk złota, jeżeli znajdziecie ci, którzy znikli. Bo znikli po prostu gracze, co zostało nam zapisane w dzienniku. Okej, okay. Emerald, a tam to był Evermoon. To dobrze pamiętałem. Okej. Okay. Co to jest za, tak z ciekawości, ta broń, którą znaleźliśmy? Za sami dowiecie się i nie mówcie kurwa, że będę miał prostą grę, bo tak... Szukacie nowej broni? Początek wygląda prosty, ale potem powiecie, no to są chyba jakieś jaja. Jak widzicie, Duelist Blade of Achilles plus 12. No i po prostu dodaję 12 do damage'u jeszcze na body. Dziękuję. Co od razu dam komu? Tobie. Trzymaj. Nie mogę tego użyć. Aha, kto z was potrafi używać? Nikt. Dobra, tu będziemy mieć małego pecha, muszę najpierw znaleźć pieniądze. Okej, okay, jeżeli się nie mylę, w tutaj wersji powinny być gdzieś schowane jeszcze pieniążki. Chyba tu. Nie, refreshing. To chyba nie tutaj. Bo pamiętam, że gdzieś jeszcze w modyfikowanej wersji można znaleźć troszeczkę grosza, co by nam pomogło. No ale na razie możemy to ominąć. Okej, okay, idziemy do tych domków. Oczywiście, dziękuję, to będzie mi potrzebne wiele później. Jak widzicie, tutaj możemy znaleźć nawet ekspertów w magii ziemi. Znaczy, to było Magic Body, tak? Magic Body? Body Magic, tak. Na magii tego, ale to dopiero później. No i to jak widzicie, wszyscy są o wiele inni. Nie tylko po prostu do nauki, do body i takich innych. Mistrz miecza, no i oczywiście jeszcze Swordman, po prostu do awansu. Okej. Okay. Co? Aha, tutaj mówię jako na mistrza magii i tego, walki. Ale oczywiście to jeszcze i koniec, tutaj jeszcze jedna jest sprawa, co spotkamy jednego osobę, co się nazywa Zed Trushot, który tak naprawdę powinien znajdować się wtedy w Avle. Okej, okay, no to jest pierwszy ten, oczywiście chcę zostać bow ekspertem, co jeszcze nie mogę, ale mam promocję, który jak widzicie nie pozwala mi, dopóki ja nie zdobędę troszeczkę poziomu. Na razie dopiero jak będziemy mogli tutaj wrócić za drugim razem, pozwoli mi dopiero zacząć zadanie na promocję. Okej, okay, tutaj mamy lecznicze, no właśnie hit points i pewnie na magię, tak dobrze pamiętam. No i co mogę powiedzieć ciekawego? Powiem wprost, będzie kupa tylko zabawy. I chyba sami już widzicie, co to kurwa się dzieje, że dostajemy zajebiste rzeczy. Ale nie martwcie się, że na początku daliśmy takie, bym powiedział, zbyt proste. Będzie o wiele trudniej. Witam. Okej, tutaj możemy sobie też wynająć ci, którzy wiedzą. Oczywiście też robię dla tych osób, którzy nie znają tej serii. Ale według mnie już na YouTubie... Bardzo mało ludzi się... Tylko dla członków. No jak widzicie, tylko dla członków. Znajduje się bardzo mało... O, lak. To mi się bardzo przyda. Okej. Okej. No i zbieramy. Ej, czy to nie jest wampir? Ho, ho. Count zero, patrzcie! Wampir się znalazł na wyspie. Witam. I jak widzicie, to jest po prostu... Taki dodatek, to co pozwalają po prostu, jeżeli musimy zgłosić, znaleźliśmy jakiś bugi po prostu. To po prostu musimy po prostu poinformować na blogu, który chyba już nawet nie istnieje, no niestety. Witamy w Gildii Ognia! Dobra, trochę przesadziłem teraz. Nie wiem, czy w ogóle poprawnie wszystko jest, ale powinno. Okej, tutaj możemy oczywiście nauczyć się kilka rzeczy, ale mi na razie nie są potrzebne. Jak widzicie, mamy kilka obudowy, co możemy mieć jako kapelusze, kloki, rękawice i tak dalej, ale to dopiero przejdziemy później. Jak słyszycie, mamy dźwięki ważek, ale tak prawdziwie w wersji modyfikowanej nie tylko mamy zajebiste ciężkie ważki, taka Queen Dragonfly, ale mamy też goblinem. Co kurwa na Emerald Christian? O Jezu! Sorry! Kurwa! Ja spierdalam! O Jezu! Niech oni się biją! No to nie obchodzi! Sorry, wzięła mi panika. Nie mam. Okej. Okay. Mamy tu już zajebiste bronie i mamy też zajebisty łuk. To później wam wyjaśnię, co chodzi. Niech dam ci. Sorry, wzięła mi panika na chwilę.
No jak widzicie, mamy już 2000 sztuk złota, co powinno chodzić. Okej, Coding Wizard, co byśmy czytali, Big Jim Daddy. Bo to będzie o wiele później, to tam poczytajcie to sobie. No i z różnicą, którą mamy w normalnej wersji, że powinniśmy wejść do Dragon Cage, który nie pozwoli mi na wejście. No, fajnie, wybili już mi całą, zrobili masakrę tam. No kurwa, wypierdalać ważki. Niech oni się z nimi biją, ja nie mam ochoty. Wiem, że mogę za to dostać doświadczenie, ale se pomyślę, niech się sami biją. Okej, tutaj mamy mace, który ona może używać. I od razu, jak widzicie, mi powiększy trochę staty. Jeżeli się nie mylę, to jest jedna z moich ulubionych broni, ale to dopiero się dowiecie o wiele później. No, a ja sobie założę, tylko zobaczymy, czekajcie. Czy to jest to, co myślę? Nie, to jest zwykły łuk, dobra. Ja myślałem, że to jest łuk, który nie... eksplodujący, jednak nie. Okej, ważki tutaj cały czas mnie napierniczają. Niech tamten się bije, kurwa, niech wybiją, mam to w dupie. Tutaj tak będę musiał jeszcze się bawić. Szukacie nowej broni? Ale ja chcę nauczyć go sword, które będzie mi potrzebne. Okej. Weź miecz. No i chyba sami zobaczycie, że staty zaczynają się wygrzać. No kurwa, od 15 do 50. Oni niech tam się biją. Jak to się mówi? Za nich po prostu dostanę darmowe pieniądze. Hehe, widzieliście, zadał 32. Okej, dziękuję. Jak widzicie, tutaj nie mamy zwykłych ważek, które mieliśmy na przykład w oryginalnej wersji. Mamy tu już nawet te o wiele trudniejsze. Okej. No i po prostu będą jeszcze inne rzeczy po prostu modyfikowane. Ale więc zobaczę, ile czasu minęło, 26 minut. Powiem wam wprost, że ja chcę postarać się trzymać linię pół godziny. Wiem, że w tym odcinku bardziej robię wprowadzenie niż takie gadanie, pierdole, no i tak dalej. O, dzięki za darmową ważkę. Okej. Okay. No i my wracamy tam, po prostu trzeba dobić. Z której strony one... O, widzicie, że wampir też się z nimi bije. Wampir jest nieśmiertelny. Więc nie martwcie się o to, nawet jeśli próbowali go wybić, nie wybijecie. A my sobie za darmo zbieramy kosę. Nie, nie miałem z tyłu. Niestety wiem, grafika na tamte lata to było co innego. Jak widzicie, ona powinna już dawno zginąć, ta Sally. Oczywiście ona jest nieśmiertelna. Dobra, no i zapomniałem ostrzec, że ci, którzy nie znają serii, że ta gra jest turowa. Okej, uzujmy leczenie. Spierdalaj. No i po prostu będzie taka zabawa. Kto mnie jeszcze napierdala? Aha, tu jest ważka. Jak słyszeliście, są nawet inne dźwięki, na przykład jak walnęliśmy tom kijem, że bardzo przypominał dźwięk, jak było w, nie w Rafi, tylko w lasie. W lesie, tak po tym dopiero się dowiecie, o co mi chodzi. Okej. Siema, Sally. No niestety dźwięki są głośne, tutaj na to za bardzo nic nie zrobię. Ale nie chcę bardzo obniżać głosu. Jeżeli chodzi o muzykę, jak słyszycie, nie ma muzyki. No niestety... Wiem, że jest możliwość mienia muzyki, ale... Wolę po prostu ją mieć bez. Po prostu dla mnie jest łatwiej się skupić. Nawet jeżeli powiem wprost, że ładna jest muzyka z Might and Magic 7. O, ci się znowu biją. Co to być? Wampir się bije z tym? Chyba tak. Tamta się powinna topić. Tak, oni się biją, ale jak widzicie, wampir jest nieśmiertelny, więc mu nie zrobią. Nawet gdyby się wybili. Niestety tak jest zabudowany. Niech tamte się leje, mam to w dupie. No i wydaje mi się, że możemy chyba tutaj zakończyć ten odcineczek. Tam troszeczkę wam rzeczy wyjaśniłem, te początkowe na temat tej aktualizacji. Udało się. Okej. Okay. Aha! Okej. Okay. Siema. Okej, okay, żegnam. Okej. Okay. No dobra panowie, tutaj i tak będziemy musieli jeszcze oczyścić i tak dalej, w ciągu historii wy się wszystko dowiecie. Ja dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. No i zobaczymy się przy następnym odcinku. Siemandero!